Dźwiękiem dzwonka zacznijmy praktykę. Pozwól być, puść i wpuść. Tak jak zawsze na początku zwracamy uwagę na ciało, po to, by osadzić się w praktyce, potrzebny jest fundament, więc dbajmy o to, żeby nasza postawa do późnej pory może była wygodna, ale też z taką czujnością, otwartością, ciekawością, jeżeli to też może się zamanifestować w ciele. Możemy upewnić się, że czujemy punkty styku ciała z podłożem. Może stopy, oparcie na podłożu. Może ciężar ciała. A może podparcie pleców, jeżeli takie mamy siedzisko. Barki rozluźnione. Taki czujny, przytomny tył ciała, plecy i całkiem miękki, otwarty przód. Klatka piersiowa, brzuch, w których swobodnie porusza się powietrze. I teraz delikatnie kierując uwagę do intencji, jaką mamy. I zawsze intencją jest rozwijanie uważności. Możemy dziś dodać także rozwijanie akceptacji i zasilanie naszych zasobów. I też pytanie o motywację. Dlaczego praktykujemy? Dlaczego medytacja uważności jest ważna dla nas, ale może też dla innych, naszych bliskich, otoczenia? Czasem motywacja pojawia się w postaci słowa, które gdzieś przebiegnie w doświadczeniu, a czasem jest do odczucia, być może gdzieś w ciele. I może z nieco głębszym wydechem możemy pozwolić, by intencja i motywacja towarzyszyły nam gdzieś w tle praktyki, jako punkt odniesienia wtedy, kiedy się rozkojarzymy. I łagodnie przesuwając uwagę do oddechu, zauważając, że wcale nie musimy się starać o to, żeby oddychać. Coś bardzo naturalnego, powietrze, które wypełnia nas z wdechem. I takie uczucie puszczania, kiedy wypuszczamy powietrze, kiedy wydychamy. Jakby to było tak przez kilka chwil oddychać świadomie. Po prostu wiedzieć, że nabieramy powietrze. Być może zauważamy też krótką pauzę, która wtedy następuje, i być świadomymi, że wypuszczamy powietrze. I też może zarejestrować w doświadczeniu krótką pauzę na końcu wydechu, zanim znów wypełnimy się powietrzem. Swobodny, świadomy wdech, swobodny, świadomy wydech. Nic więcej nie musimy teraz robić. A cała uwaga jest właśnie przy oddechu. Być może rozpraszamy się, uwaga gdzieś odpływa. Może odpływać w różnych kierunkach, a my możemy to po prostu zauważać i wracać wtedy do świadomego oddechu. Być może teraz nieco większą uwagę zwracając na wydech. Może zarejestrujemy w doświadczeniu, jak z każdym wydechem ciało trochę bardziej tak opada i osadza się na podłożu.
Jakby to było też z każdym wydechem puścić takie angażowanie się w różne myśli, historie, które się pojawiają w doświadczeniu. I teraz większą uwagę zwracając na ciało. Na to wszystko, co się pojawia w doznaniach fizycznych. Te doznania, które czujemy bardzo wyraźnie, może są mocne, też te, które są bardzo delikatne, subtelne. Może te, które są gdzieś w głębi ciała i też te bliżej powierzchni albo na skórze. Jak to jest po prostu zauważać i czuć to, co się dzieje w ciele. Być może są też miejsca, których nie czujemy zbyt dobrze. Tak też może być. To jest w porządku. Pozostając z taką otwartością i ciekawością. Wrażenia w ciele, które się pojawiają, zauważamy je, czujemy, chwile trwają, zmieniają się, odpływają, robiąc miejsce kolejnym i kolejnym. Chwila po chwili. Być może także teraz od czasu do czasu doświadczamy rozproszeń i uwaga gdzieś wędruje. Powróćmy wtedy znów do czucia ciała. Być może wrażeń oddechu, być może temperatury na skórze. Być może też zauważając, czego dotykają dłonie. Dając miejsce też na pozostałe wrażenia zmysłowe, na dźwięki, które dochodzą do nas, być może też momenty ciszy. Na to, co pojawia się w polu widzenia, wszelki ruch i wszelki bezruch. Może zauważamy też jakieś zapachy albo smak w ustach. Jakby to było poszerzyć uwagę na całe ciało. Właśnie teraz, w tej pozycji, w której jesteśmy. Z tym, co pojawia się w doświadczeniu i w tej przestrzeni też, w której jesteśmy. Z takim zaproszeniem, by ciało, które jest wspierane przez podłoże, bezwarunkowo, też mogło wspierać cały czas umysł i naszą obserwację umysłu. I teraz, gdy tak jesteśmy, siedzimy, może leżymy, obserwujemy doświadczenie, świadomie oddychamy. Może jest coś, co jakoś na pierwszy plan się wybija. Jakieś doświadczenie, może jakaś sprawa, która dominuje tutaj i przeważa w doświadczeniu. Jakby to było chwilkę przyglądać się temu. Co to są za myśli? Może jakieś obrazy. Może towarzyszą temu też jakieś emocje. Jakby to było uświadomić je sobie i nazwać. Może jest to rodzaj napięcia albo zmartwienia. Albo rozluźnienia. Czy
irytacji. Jakby to było pozwolić być temu doświadczeniu takim, jakie jest. Bez względu na to, czy to jest przyjemne, czy w jakiś sposób nieprzyjemne. Jakby to było zaakceptować takim, jakie jest. A jeśli jest coś w doświadczeniu, co sprawia, że czujemy się przytłoczone, przytłoczeni, możemy skoncentrować się na oddechu, na swobodnym przepływie powietrza, kojącym, rytmicznym. Tak długo, jak oddychamy, jest wszystko w porządku. Jesteśmy tutaj, oddychamy, każdy z nas i wspólnie. Możemy też zwrócić uwagę teraz na doznania fizyczne, które się pojawiają i towarzyszą temu tematowi, który pojawił się na początku. Temu też możemy pozwalać przepływać. Całe też nastawienie, pragnienia, oczekiwania, plany, życzenia. Pozwalamy im być, akceptujemy i pozwalamy im płynąć. Czy możemy zauważyć, jak wiele warstw ma doświadczenie? W takiej mieszance myśli, postaw wewnętrznych, doznań w ciele, takich poruszeń emocjonalnych. Jakby to było wszystko zauważyć, odczuć, pozwalając temu być. Jak to jest zrobić miejsce dla doświadczenia? Bo na wszystko jest miejsce. I w odpowiednim dla nas momencie możemy sprawdzić, jakby to było puścić właśnie to doświadczenie. Być może uświadamiając sobie napięcie w ciele związane z tą sprawą, która się pojawiła na początku, możemy pozwolić, by nieco zelżało, może nawet, żeby ustąpiło. Czy możemy też pozwolić na puszczenie uczuć, emocji? Trochę tak, jakbyśmy patrzyli na niebo i na przesuwające się chmury, które oddalają się od nas. I z każdym wydechem oddalają się coraz bardziej. Czy możemy też rozpoznać w doświadczeniu to wszystko, co jest uznane za nieadekwatne albo ograniczające, przesadzone. I temu też pozwolić odejść i to też puścić. Może uświadamiając sobie jakieś nierealistyczne cele albo pragnienia. Każdym kolejnym wydechem, puszczając je, pozwalając im odpłynąć, odejść, rozpuścić się. Możemy też puścić wszelkie sposoby mówienia, które są dla nas, które nam nie służą, nam czy innym, lub zachowania. To też możemy puścić. Pozwalając wszystkiemu
płynąć i odpływać. Uświadamiając sobie oddech, tak nabieramy powietrze i tak je wypuszczamy. Teraz, jakby to było w kolejnym kroku, wpuścić to, co dobre, to, co korzystne, to, co mądre, przyjemne, życzliwe. Może to być poczucie komfortu albo otuchy. Otwierając się na to, co dobre. Może wdzięczność, może miłość, może współczucie dla siebie. Z takim poczuciem, że możemy się napełniać tym, co dobre, korzystne, z każdym wdechem. A z każdym wydechem, pozwalając docierać temu do każdej komórki ciała. Do każdego zakątka. Może to determinacja albo siła nam są potrzebne. To, co jest pomocne, to, co jest prawdziwe i dobre. Co może nas wspierać? W połączeniu z tą sprawą z początku praktyki. Czy możemy otworzyć się na taką wewnętrzną mądrość, intuicję i zapraszać to, co dobre, wpuszczać to, co życzliwe, kojące. Może z coraz większą jasnością co do doświadczenia i zmartwienia, które było na początku, czy troski. Z każdym wdechem, napełniając się tą jakością, czy tą potrzebą, pozwalając, by wsiąkało to w każdy zakątek ciała. Wchłaniając całym sobą, pozwalając się temu zadomowić w nas, rozprzestrzenić, osadzić. I jak to czujemy, gdy to się dzieje? Może jakie myśli się pojawiają, może też jakiś rodzaj poruszenia w emocjach, może bardzo wyraźnie czujemy to w ciele. Teraz też uprzytomniając sobie, że to także jest doświadczenie. I to doświadczenie jest częścią nas. Teraz gruntując uwagę w oddechu raz jeszcze, uświadamiając sobie swobodę oddechu, wdechu, wydechu, krótkich chwil zatrzymania pomiędzy. Też dedykując wszelkie owoce, które płyną z tej praktyki. Wszelkie nasze refleksje, odkrycia, to, co jest wspierające. Byśmy mogli to mnożyć, dzieląc się z innymi.